Michał ciągle myśli o nagranej sekstaśmie i nie potrafi ukryć przed kolegami, że jest w świetnym humorze. Chłopcy już wczoraj próbowali dowiedzieć się, co się dzieje. Ej, chłopak cieszy Michę drugi dzień. Hanka musiała wymyślić coś ekstra. No, znając Michała, to albo konsola, albo seks. Nie, to nie seks, to pewnie konsola. Nie, to coś milion razy lepszego. Milion razy lepszego niż konsola to co, motocykl? Nie, nas wkręca. Pewnie Hanka zapomniała o jego urodzinach. No, wcale nie. No to powiedz, co chodzi, stary. No. Na możesz chyba powiedzieć. W sumie Tanka powiedziała dziewczyną, więc... No. Nagraliśmy sekstaśmę. A! Jasne. Nie wiecie jakoś. Ja mówię poważnie. To pokaż. Chyba cię pogięło. Aha, czyli tą sekstaśmę sobie wymyśliłeś? Nie, nie pokażę wam niczego, koniec. On tą sekstaśmę to nagrał chyba sam ze sobą. Ty, no w to mógłbym uwierzyć, ale nie pokazuję tego. Jesteście idiotami. My? My ci wkręcamy taką ściemę? Dobra. No to pokażę wam. Ale tylko początek i nie możecie nikomu o tym powiedzieć, bo Hanka by mnie zabiła. Dobra, dobra. Tylko nie mów Christianowi, bo wiesz, on się kocha. No i dobra, dobra, nieprawda. Dobra, przestańcie, odpalaj to, dawaj. O kurde! Dawaj to! Nie no, stary, ja cię rozumiem. Nie no, ja teraz wiem, dlaczego ty się tak szczerzysz. Ej, Hanka mega dobrze wyglądała. No nie, ale nigdy nikomu ani słowa. Nie widzieliście tego filmu. Nie no, ale jakiego filmu? Obiecałem nikomu nie mówić, ale wiem, że Hanka gadała o tym z Beatą i Nikolą, więc dlaczego ja miałem nie mówić o tym chłopakom? To moi kumple na pewno potrafią dotrzymać tajemnicy.